tym odcinku Josh i John podjęli się najtrudniejszego dotychczas wyzwania, w którym nie mogli zbierać żadnych bloków oraz po zabiciu innych graczy mogli użyć jedynie ich serca, natomiast reszty przedmiotów musieli się zwyczajnie pozbyć, obojętne jak cenne one by były. Ich jedynym zadaniem było zdobycie po 20 serc dla każdego z ich dwójki i pewnie zapytacie, jak w takim razie mieli je zdobyć? Przed rozpoczęciem wyzwania otrzymali oni po 10 kluczy do swoich skrzynek i w całym wyzwaniu mogli wykorzystywać tylko te przedmioty, które im z nich wypadną. Josh i John nagrywali ten challenge oczywiście na ich własnym serwerze jjsmp.pl, na którym już ten piątek 27 stycznia o godzinie 18 na podserwerach od 1 do 8 zostanie otwarty po raz pierwszy w historii End. Jest to na tyle wyjątkowe wydarzenie, że sam Josh tego dnia zrobi swojego pierwszego streama w życiu z serwera jjsmp. Natomiast następnego dnia, czyli 28 stycznia w sobotę, również o godzinie 18 na 4 najnowszych podserwerach, czyli od 9 do 12 zostanie otwarty Nether. I tego dnia John zrobi również swojego pierwszego live'a w historii z waszego ulubionego serwera Livestream. Koniecznie musicie być na tych wydarzeniach, bo będzie naprawdę giga grubo, a ja zapraszam was już do oglądania najtrudniejszego wyzwania. Dobra Josh, zaraz będziemy otwierać skrzyneczki. Mam nadzieję, że wypadnie nam chociaż jeden mieczyk, bo jak nam nie wypadnie, to będzie straszna lipa, bo nie będziemy mogli używać mieczu. Skillofa, normalnie. Ej, albo jakby wypadł ze skrzyni Johna, kill of Johna, to skillofa będziesz, kurde, zrzucać graczy. Dobra. No to chyba możemy to zaczynać. Ty idziesz do skrzynki oczywiście Johna, John, a ja jako Josh do skrzynki Josha. Mamy po 10 kluczy, no to zacznij. A, no dobra, to mogę, uwaga, pierwszy drop. Mending! Mending? Ale kurde, okay. Zastanawiając się, to nie wiem, czy nam się przyda. Ale nie, możemy to jakoś wykorzystać. Możemy w teorii sprzedać to na rynku i zdobyć dolary i za pomocą dolarów coś kupić na przykład, nie? Masz z rynku. I tak, w taki sposób możemy. Nie możemy zdobywać z graczy poprzez zabicie ich i tak dalej, nie? Jeżeli dropną itemy. No to nie, to zarąbisty drop totalnie, to jest, wiesz. Nie wiem, czy na 12 po ile teraz mending chodzi, ale myślę, że z 200 dolków. Zobaczymy. Lecisz teraz ten pierwszą. Otwieram. Dobra, ja już mam mieczyk, czyli jednak nie będzie challenge'u bez miecza. Dawaj, no chyba, że stracimy, potem. Chyba, że tak. Drugi mending, co? Co jest? Dwa mendingi pod rząd, co jest? Cztery perły, na pewno nam się przydadzą. O, giga kozak, ja lecę, o nie, najgorzej, to tego totalnie nie wykorzystamy. Znowu cztery perły. Giga nam się przydadzą, żebyśmy też nie ginęli. Więc to na pewno wykorzystamy i jest pierwsza część seta. Bania, dobra. Pierwsza na 8. Biblioteczki. Więc niestety. Co? Elytra! Co? Nie, co? Nie wierzę, co jest? Co? Ja pierdzielę. Ej, dobra, nie mam pytań w tym momencie. Czy my przypadkiem nie będziemy mogli jej chyba wykorzystać, bo nie będziemy mieć fajerwerek? Możemy kupić i trzcinę, i gunpowder za dolary, więc możemy użyć, okay, jeżeli będziemy mieć dolary. Tylko i wyłącznie z dolarami, dobra, leci. Nie mam pytań. Tak. Najlepszy drop ze skrzyni Josha mi drobno w tym momencie. No tak. No, ja mam farto do pereł jakieś, mam 12 pereł. Ja lecę, o, 4 bloki emeraldu znowu, dalej. O nie. 4 bloki żelaza, no to jakieś sety możemy sobie skraftować. O, sety możemy z tego skraftować, sety jak najbardziej, ale chyba nie możemy na przykład miecza czy kilofa, bo musielibyśmy kupić drewno lub patyki skądś, nie? Bo nie możemy zebrać, dobra. 4 perły, lecisz dalej. Koks! Mam koks. Ojej, no, otworzyłem dwa razy. I co ci jeszcze drugie? Perły. Mam 16 perły. Nie wierzę w to. Ej, nocza giga będziemy mogli dobrze wykorzystać. W ogóle perły tak samo są super dropem. I uwaga, no nie, kolejne bloki emeraldu. Szczęście się skończyło po elytrze, dawaj. Shulker box, okej, fajny drop. Będziemy mogli tam odkładać itemy, które zdobędziemy z graczy, bo i tak nie będziemy mogli z nich skorzystać. Ale może w innym filmie po prostu, na tym podserwerze krwistym. Wiesz, po prostu sobie weźmiemy te itemy z shulkera potem, nie? Racja. Biblioteczki, ja będę mieć ostatni zaraz. A ty masz teraz ostatni chyba. Tak, ja mam teraz ostatni. Serce, lecisz, tak, 11 serduszko. 11, coraz bliżej celu, a ja, uwaga, ostatni klucz. Shulker Shell, bardzo fajny drop, ale niestety z niego się jakoś super nie ucieszę. Normalnie bym się ucieszył, ale no w tym filmie niestety. A jakbym wystawił tą elytrę po taniości, to byśmy tak naprawdę już wygrali cały challenge, stary. W sumie racja, ty. Ale nie wiem, czy chcę to robić, bo jednak chcieli, wiesz, chciałbym dalej również na tym krwistym podserwerze grać. Ej, czekaj, a nie możemy i możemy tak podnieść. Możemy to podnieść, czy nie? No nie, no bo to jest w sumie od innych graczy, no chyba nie możemy. Tylko w postaci wymiany jak już, nie? Dobra, wyrzuciłem. Dobra, ja odkładam te przedmioty, to ja w
takim razie, na razie to odłożę, wezmę te mendingi i od razu zacznę od tego, że wejdę w rynek i zobaczę, po ile mendingi chodzą. Najtańsza cena mendingu, zobaczymy. Ja spróbuję znaleźć biblioteczki, może i je się uda sprzedać. Powiem ci tak, książki mending są minimalnie za $400, więc ja w tym momencie, żeby jak najszybciej, żeby w trakcie tego filmu może spróbować, ja bym je wystawił nawet dwa razy taniej, żeby jak najszybciej ktoś kupił, żeby jednak w trakcie tego challenge'u udało nam się, wiesz, cokolwiek, jakieś dolary zdobyć, nie? Dobra, dobra. Takie są wysokie teraz ceny, myślałem, że z $200, ponieważ nowe podserwery niedawno dopiero wystartowały, nie cały tydzień temu, czy tam około tydzień temu, więc są jeszcze gigawartościowe. Rynek wystaw, 199 i... Rynek wystaw, niech będzie 249, dwa razy takie ceny. Zobaczymy, czy ktoś się skusi. A widziałeś shulkery na sprzedaż? Mogę zobaczyć. W teorii ja mógłbym sprzedać, wiesz, shulkery, nie? Dobra, moja propozycja jest taka, shulker shell za 199 ci rzucę, a shulker boxa za 399, czyli po prostu, wiesz, na razy dwa. No nie, bo dwa shulker shell to jeden shulker box. Chodź tutaj. Okej, mam. Dobra, i wystaw te dwa przedmioty i zobaczymy. 199 i rynek wystaw 399. Nie możesz sprzedać tego typu przedmiotów? A shulker boxów się nie da sprzedawać, bo mogłyby mieć w środku przedmioty. A, zapomniałem o tym bez kitu. No ja też, no to nie sprzedamy shulker boxa jednak. Dobra, czekaj, na razie tepnę się w losę. W ogóle elitry chyba wystawiać niestety nie będę. Jak już tak zdobędziemy prochy kartki, to będę mógł po prostu, wiesz, wykorzystać jakoś fajnie elitrę, no ale inaczej, no to nie ma co jej wystawiać po taniości. No bo nie dość, że challenge wtedy jakby ktoś kupił, to byłby już wygrany, to po pierwsze. A po drugie, no szkoda jednak tej elitry. Szkoda, pierwszy raz mamy elitrę. Dosłownie, pierwszy raz na jakimkolwiek serwerze posiadamy elitrę, więc no szkoda by było. Dobra, próbuj się do mnie teleportować. Tepam. Ej, kupił u mnie! Mam 199 dolarów, tak! Już shulker shella. Ej, czekaj! Mój drogi Johnie, wracamy jednak na spawna. Na spawna, tak. Idziemy na zakupy. Idziemy coś kupić, no. $200 to można było od razu jakieś serca, ale wydaje mi się, że przydałoby się też jakiś miecz dla mnie zdobyć. Albo diamenty po prostu. Za $100 7 diamentów widziałem, ale nie mamy dalej drewna, ani patyków, nie? A co myślisz na przykład o sprzedaży pereł? No jedna perła widzę, że z 350 to wystawa, no musi mniej niż sklepowa na przykład, nie? Za 150 tak, spróbuj. Dobra, to dawaj po jednej perle po $150, po jednej po $150. A my na razie popatrzmy tutaj za jakimkolwiek mieczem. W teorii znalazłem power 3 łuk za $100. Tu jest power 4 za $50, ja widzę nawet. Ej dobra, to jest świetna okazja, tak mi się wydaje. Ej dobra, kup ten łuk. Dobra, mamy łuczek, nice, odkładam. No i szukamy dalej jakiejś oferty. W teorii jeszcze moglibyśmy sprzedać nocza po taniości, ale z drugiej strony też moglibyśmy go wykorzystać do zabicia kogoś, jednak wiesz, no to, że zabijemy kogoś nawet za pomocą nocza, to dam nam tylko serce, bo nie możemy wykorzystywać 30 itemów, nie? No chyba więcej nic nie mamy co kupić tutaj. Ja spróbuj, tutaj spróbuj tego nocza za $999 na razie. Dobra, za 999 wystawiłem. I teraz się skopnę, że przecież możemy kupić za dolarki i proch, i trzcinę cukrową w sklepie. No tak, tak. No a papier jest, wiesz, z trzciny cukrowej. Tylko, że to jest dosyć drogo, no ale w teorii mielibyśmy, wiesz, moglibyśmy latać elytrą. Jedna trzcina za 5. Dobra, na razie poczekajmy, pnijmy się i ustalimy plan. Dobra, tepam do ciebie. Wiesz, podserwer krwisty jest cały czas zapełniony przez to, że to jest jeden z kilku nowych podserwerów, więc w teorii moglibyśmy biegać po świecie. Ja bym biegał z łukiem. Czy tam ty, czy ty wolałbyś z łukiem, a ja z mieczem? Jak byś nie, wolał? To lepiej ty z mieczem, ja wolałbym z łukiem. Ktoś nie byłby wykokszony, ja bym się rzucał na niego z mieczem, a jeżeli ktoś byłby na przykład, wiesz, bez itemów, ty byś w niego strzelał i tak dalej. W taki sposób na razie spróbowalibyśmy zdobyć jakieś początkowe serca, no bo tepanie się na start raczej nie jest zbyt dobrym pomysłem, szczególnie, że nie wiem jak ustalamy w tym challenge'u, ale generalnie wzięcie wody to już jest zebranie jakiejś rzeczy. Nie, no wydaje mi się, że akurat wodę moglibyśmy sobie pozwolić. Myślę, że dobra, widzowie tutaj będą... Tak, drewna nie możemy, a drewno jest najbardziej podstawową rzeczą tutaj. Wydaje mi się, że wodę nam widzowie wybaczą, aczkolwiek no drewna wciąż nie możemy, ale zawsze z craftingu tutaj możemy skorzystać. Tak, tak. No i ja mam 36 żelaza. Weź łuk, kup jeszcze strzały sobie do tego, rzuć mi w tym czasie żelazo. Masz tu żelazo i miecz rzucam, ja idę na spawna. Tarcze taki... by nam się przydały, ale nie możemy nie mamy drewna. Tarczy. Wymienię perłę za drewno.
Wymienię perły za drewno, jeszcze wpisz MSG. MSG. Dobra, kupuję 16. A 16 to 4 dolary w sumie, to kupię jeszcze 16. 8 dolarów wydałem, dobra. Ej, serio, oni chcą się do mnie tepać. No to czekaj, no to musimy wodą chyba się dostać na jakiegoś skybase'a. Bo nie mamy bloków. Dobra, masz tutaj dwie części. Okej, okay, dzięki. Jeszcze dwie sztabki sobie zachowałem na tarczę potem, jakbyśmy mieli drewno i co? No lecimy chyba do góry, co? Ej, a czekaj, tu jest jakaś pułapka, może z niej byśmy skorzystali, poczekaj. Bo rozkopywać bloki możemy, ale nie możemy z nich korzystać. To jest fajna pułapka, z dripstone'em. Ej, nie mogę ej, czekaj, jak ja to rozkopałem, to nie mogę tutaj z powrotem odłożyć. No nie mogę w teorii. Jezus Maria! Nie mogę, dobra, ale to tutaj jest zostawione w razie czego, wiesz. Jakby przeżył, to ja ustawię sobie set home'a, a ty będziesz na górze, dobra. No to pływamy. Jak możemy to wykorzystać, teraz się zastanówmy. Czekaj, jak się dostać, poczekaj, czekaj. Tu się nigdzie nie wyleje, woda tu się wyleje, kurde. Od góry chyba musimy się dostać, czy nie? Czekaj. Nie! O nie! Dobra, użyłem perły. O kurde. Miałem jedną perłę. Dobra, w takim razie ja mogę tutaj rozkopać te bloki. Znaczy ten blok jeden tutaj. W teorii można by było tak, że tutaj wiesz, na shifcie tepasz kogoś. Nie, mi się wydaje, wiesz co? A jakbyśmy, popatrz, rozwalilibyśmy tą brzozę na górze, chodź zobacz, tą brzozę. Skakalibyśmy wtedy na dół, tepałbym kogoś, albo ty wychodził wodą. Nie, zbyt skomplikowane, łatwiej to może zrobić, czekaj. Ale ty nie będziesz mógł go tu bić, a nie możesz zablokować go, nie? Zablokować mogę. Aaa, zapomniałem, no tak. I byś tak, tepnął tutaj gościa, ja tutaj zamorowywuję, no i od dołu tutaj musimy go hitnąć, jak go nie hitniemy, no to i tak spada na dół. A nie, bo wtedy serca nie zdobędziemy. No nie. Musimy go jakoś hitnąć. O nie! Ej, czekaj, chodź zobaczyć na spawnie, czy przypadkiem, dobra, chodź zobaczyć nie spawnie. Nie ma jakichś bloków losowych. Tak, wystawionych, dokładnie, A jakbym kupił spruce saplinga, on by urósł, to możemy wykopać to drewno? No w sumie... No w teorii możemy, no bo to jest item zdobyty. No w teorii tak. No dobra, kupuję od razu, żeby... No dobra, i teraz tak, widziałem, że jest za 50 dolarów, są do kupienia mączka kostna. Według mnie to jest inwestycja warta. To są 32 bone bloki, czyli jeszcze moglibyśmy tego używać. Dobra, kupuj. Mam to. Ej, czekaj! I ktoś mi właśnie kupił! Ty miałeś wrażenie, że ktoś ci coś kupił? Tak. I się pomyliłeś! I mi właśnie przyszło 199 dolarów za mending! Nice. Dobra, czekaj, od razu wystawię perł. Nie! Ten sam gościu kupił mi drugiego mendinga za 250, mam 450 dolarów. Czekaj, wystawiam od razu dwie perły. Ty wystawiałeś za ile perły? 150, nie? 50, tak. Rynek wystaw 149. Rynek wystaw 149. Bo od razu dwa sloty mi się zwolniły. No to czekaj, niech mi się zaaktualizuje, mam 450 dolarów, stary. No to ale dobra, na razie nie, na razie nie wykorzystujmy tego. Na razie 448 dolarów mam. Ja mam 90, czyli razem mamy ponad 500 jak coś. Tepnij się na home. Ja się do ciebie tepnę, ale jest niesamowite, że ze skrzynek, oprócz wiesz, samego dropu, można powystawiać te przedmioty i inni gracze mogą ci to kupić. I za te dolarki możesz sobie zrobić naprawdę konkretne zakupy, nie? Dobra. No i myk, mamy nasze drzewko. Dobra, czekaj, od razu nam zrobię tarczę, bo tutaj jest craft... Nie, co? Gdzie to był? No dobra, tu są craftingi w sumie. Teraz zrobię nam tarczę, ale ja nie zostawiłem w ogóle nam żelaza na, wiesz, narzędzia, no nie wiedzieliśmy, że... Ale możemy drewnianą siekierkę zrobić do zbijania tarczy. I oby nam teraz wypadł... Mam saplinga kolejnego, okej. Czy tam jest dalej ten trapdoor? Tak, jest, no. Czy go można wykorzystać do tych kolców, a kolce możesz kupić na spawnie. Bez kitu. Dobra, leć kupić, czy ty nie masz już dolarków? Mam. 90 to kup trochę, raz. Kup trochę, bo możemy je stawiać na spokojnie, tylko nie możemy zniszczyć wtedy tej. No możemy ile tak samo tutaj tą deskę myślisz? Postawić. No nie wiem, kilka, nie? 5 kupię. A masz jeszcze deski jakieś drewno? Nie ma. Tak, 8. No i jeszcze możemy posadzić tego, nie? I teraz patrz, jak tutaj postawię blok emeraldu, ta osoba się tutaj tepnie, ja skupuję tą deskę, o, będzie taka deska, no nawet mogę już ją postawić. Ty próbujesz ją tą osobę hitnąć i jak ją hitniesz, to ja tutaj wskakuję, no i wiadomo, tutaj będzie bloczek, więc ja będę musiał, wiesz, tak ładnie tutaj tym się obsługiwać i... O nie. No ale właśnie, no. W ten sposób. No ale to możemy zebrać, to. Możemy rzucić i zebrać. A, no faktycznie, dobra. To co? Pi
robisz dalej z, no, tym drewnem w sumie? Jak skoro zadziałało? To się kupi za $150 perłę! No co ty gadasz, no? Void 2001, pozdrawiamy. Ej, znowu kupił kolejną perłę. To może ode mnie też kupi teraz, bo ja mam tylko jednego dolarka więcej. Może powystawię jeszcze te perły w sumie? Ja mam dwie perły wystawione teraz. A nie, ja mam koksa i perłę. To iść na spawna jeszcze wystawmy, no, w razie czego. Za 149, wiem, że to jest gigatania cena, ale no teraz potrzebujemy jak najszybciej mieć dolarki. Zgadza się, zgadza się. No są to gigatanie ceny, no ale tak jak mówię, widzowie, wy tak nie musicie, bo macie więcej czasu, a my po prostu gramy teraz jak najszybciej, znaczy nie jak najszybciej, ale po prostu challenge. Dobra, to ja wracam na home'a i się tepaj do mnie. Tepa się ktoś. Dobra, dawaj, proszę, tepnij się kolego. Tepnął się! Wodę! Uderz ją! Nie mogę, bo poleciała do góry, a ta to była kratka. Uderzyłem! Co jest? Niż drewno! Niszczę! Jest! Nice! Zabiłem! Mamy serce, nice. Mamy serce! Wodę to trzeba wywalić stąd. Niestety nie mogę użyć tych przedmiotów, więc wszystko wyrzucam, ale mam serduszkę, się zastanawiam, czy chcemy tego od razu użyć, czy... Chyba chcemy. To w takim razie użyłam, bo ty już masz tak, 11. I co? Może spróbujmy jeszcze raz w takim razie, jak tak łatwo poszło. No. Tepa się do mnie. Dobra, wpisałem. Dobra, bij od razu. Jest! Złoko! Nie! Co jest? Jest tutaj, czekaj. Z łuku go zabijesz, czekaj. Czekaj, skoczył do wody. Dałem mu? Dawaj. Zabiłem go z łuku. Dobra, nice. zabiłem. Ja użyję serca teraz, bo w sumie mam lepszego tego sera, to miałbym jeszcze większą żywotność. Racja. No dobra, John, chyba nikt się nie chce do nas tepnąć. Ja mam to $750, moglibyśmy to wykorzystać, ale najpierw spróbujmy skorzystać z tych itemów, które jednak wciąż mamy. Skaczmy do wody i pobiegajmy na razie może po świecie. Jeżeli nikogo nie spotkamy, to wybierzemy się na spawna i zobaczymy, czy w taki sposób udałoby nam się zdobyć serca, korzystając tylko z przedmiotów, które jednak nam wypadły, nie? No tak, zobaczymy. Z takich broken przedmiotów to w sumie ten miecz jest bardzo korzystny, jeżeli kogoś byśmy spotkali. No i mój łuk, który udało się kupić za $50 w sumie. Tak, w sumie. Ale pamiętajmy, że on jednak nie dropnął, nie? Może jakiś skybase albo woda by się zlewała gdzieś. Woda się zlewa! Woda się zlewa przed nami! Ej! Idealnie jak powiedziałem. Ej, ty jesteś prorokiem. Jakim cudem ty to powiedziałeś dosłownie? Ale dobra, poczekaj, John. Musimy podejść na shifcie, chodź. Nie wiadomo, jakie te osoby lub osoba ma na górze przedmioty. No i jak my chcemy się do niej dostać bezszelestnie? Jest tu na dole, widziałem nick. O, widzisz, biega, ma SVIP-a. O mój Shiftuj, cicho. Ej, poczekaj, bo to może była osoba, którą tam typek z góry na przykład tepnął czy coś. Możemy zobaczyć, no. Ej! Żelazny! Ktoś mi kupił właśnie enderperły za $150, ale dobra, czekaj. Nice. Zaraz strzelisz w niego. Strzel w niego! Jest! Dobra, trafiłeś go, nice! Yes, zabiłem, ale podnieś te itemy i tak nie możemy ich wykorzystać, ale zobaczymy. Czekaj, 2 diamenty, to je można sprzedać przecież też. No bo czekaj, czy możemy w tak... Nie, w sumie nie możemy. Nie, chyba nie możemy. No w sumie tak, no zapomniałem w sumie faktycznie. Bo rzeczy, wiesz, za skrzynki mogliśmy sprzedawać, ale z gracza nie możemy. Ale może on się tepnie znowu na tą. To zaraz tam wrócimy, niestety, o Jezu, żelazny set. Nie wiem, czy to są twoje strzały, ale niestety wyrzucam. Enchanting table, 2 diamenty, wszystko. Muszę wyrzucić. Ej! Full diamentowy enchantowany! Uciekaj, ale to jest jakiś inny! Co ty gadasz? Biegnie nie, ten... O kurde! We dwójkę biegną. Ej, ale stary, on ma chyba diamentową nieenchantowaną siekierę. Może ja spróbuję z łuku i ma diamentową nieenchantowaną siekierę. Oj, tarczuje się. Ej, on chyba ogarnia. Ja mogę go spróbować raz z łuku strzelić, ale on ma tarczę. Trafiłem go! Czekaj, ja się schowam za drzewem, chodź do mnie. Czekaj, biegnij. Ja wjeżdżam zaraz, wiem. Czekaj! Zabiłem jednego! Zdjęłem mu tarczę! Ale strefa! Zabiłem! Zbieramy to! O kurde, ja co pierdziele. Tu się stało? Ja tam chyba 3 hity z łuku strzeliłem, jak nie dolałeś. Wiem, bomby ja strzeliłeś, nie wierzę w to. Oni mieli tak dobre itemy, że szczerze, ty masz tego shulkera, nie? Zostawmy sobie te itemy w shulkerze, żebyśmy mogli tutaj dalej grać, no ale niestety nie będziemy mogli, wiadomo, w tym challenge'u tych przedmiotów zdobyć, ale to były zbyt dobre itemy, żeby je wyrzucać. Okej, no to lecę na spawna i tepnę się do ciebie, dobra? I czekaj! Lecę, uciekaj! Perłę! Dobra, cykłem. On myśli, że ja zlogałem chyba, wiesz? Dobra, idź na spawna. Teraz warto było tą perłę zużyć. Idę na spawna. Dobra, na spawna i podłóż shulkera. Tepaj się do mnie.
Ej, są tam! Sam na górze! Dwie osoby, tu inne dwie osoby są jakieś! Inne dwie osoby, czekaj! Niech oni na ciebie patrzą, ja go strzelę z łuku jakby, od dołu. Patrzy się na mnie, ej, czy na ciebie? Ja ustawiam tutaj set home'a i wydaje mi się, że to jest czas na użycie specjalnej taktyki. Jakiej? Kupuję trzcinę, kupuję proch, lecę elytrą tam nad nimi, ustawiam set home'a, idę na spawna, odkładam elytrę i się tam tepamy. Dobra, też ustawiam tu set home'a, idę na spawna. Jezu, boję się o swoją elytrę! Kupuję na razie tak. W taki sposób. Okej, $30 mnie to kosztowało. Teraz tak idę do craftingu, mam 6 papieru. 6 prochu, nie, kupię na razie 2 prochu. Z tego wyjdzie ile fajerwerek? Chyba 8. 6 po 3. 6 fajerwerek to starczy. Chyba. Jak dobrze użyjesz, to na jednej fajerwerce wyleci. Ja wiem, ja wiem, ja wiem, ale to wiesz, trzeba ostrożnie. Dobra. W takim razie idę na home'a, chodź na home'a. Jezu, to będzie giga straszne, Jezu. Zobaczmy, czy oni tam są na pewno. Są. Biją kogoś tam! Spadł ktoś na dół chyba! Ale on chyba ej, skoczył tu! No to ja nie mogę, ja muszę iść na spawna. Czekaj. Chyba się na... Mam go! Mam! Nice, mam kolejne serce! To zabiłeś są ci sami! Tak, ale to są ci sami. Ale ja się boję latać tą elytrą, ja nie umiem. Wiem. Chodź, masz chodź, serce. Chodź. Musisz wolno wylądować jak coś. No i co? Pyk. Dobra. Nice, poleciał. I czekaj, nie widzę. O nie, widzę go, ale... Czekaj, spróbuję do góry podlecieć. Dobra. Set home, spawn. Okej, zamieniłem rzeczy. Poszedłem na set home'a, dobra. Znaczy na spawna. Odkładam elytrę. Idę na home'a. Tepłem. Ja pierdziele, co to za akcja. Nie ruszaj się tylko. Jest ich tutaj dwóch, jest dwóch. Shiftuj i są tam na dole. Widzą nas. Czekaj, masz miecz, a ja łuk. Dobra. I masz hełm. Cofałeś miecz. Dobra. Trafiłeś go? Dobra. Leci. Możesz perłę. O, czekaj, zaskoczył! Cykam. Idealnie przed nim jestem! Ja z tobą nie cyknęmy, to jesteś sam w razie czego. Mam ale tarcza serca. Jak coś, masz lepszy miecz od niego. Nie, on ma też dobry. On też ucieka. A nie, goni mnie. Czekaj, ja skaczę. Jestem. Dobra. Leć, uderz go. On ma 11 sekund jeszcze. Dobra. Trafiam go! Trafię go! Zdejmij mu tarczę! Yes! Ale szkoda, że to nie ty miałeś zabić! No ale wiesz, tam byłeś w kryzysowej sytuacji jednak. No. Zaraz pójdę tam na home i spróbujesz ty go dobić. Ale on musi mieć bardzo dużo serc. Napisał do mnie, ej no zostawcie nas. Jak dasz się jeszcze raz mi zabić, to was zostawimy. I oddam ci twoje itemy. Bo mogę tak zrobić. No, tak, itemy możesz jak najbardziej. Ej, czekaj. Tepnij się. Dobra. Przepraszam cię, Emilosek. Bardzo cię przepraszam. Odłożymy ci to do skrzynki itemy, ale no, czyń honory, John. Widzisz, patrz, ja mu dałem Dobra. Użyj serca, możesz mi tutaj odłożyć te itemy, no ale ale co my zrobiliśmy z tą elitrą i w ogóle? Ej, dobra, uciekajmy, bo on już wie o tym. To skacz na dół. Ej, czekaj. Ej, what? Dwa serca za $140, jak po 150 chodzi jedno? Ej, ktoś chyba przez przypadek, 9 minut temu ktoś wystawił. Ej, ja to kupuję chyba. No tak, na pewno dobrze, kupiłem, dwa serca kupiłem za $139. Nice. No mam. Ale złapaliśmy okazję, stary. Promocja, można powiedzieć. Dobra. John, ile ty masz serc? 12, tak? 12. No to kupiłem dwa dodatkowe. Kochać najpierw, John. Dzięki. Użyj dwóch. Teraz znowu, John, szukaj spływających wód. Wód, tak, szukamy. To tak najłatwiej zobaczyć gracza, nie? O kurde! Zgadnij, co się stało. Zgadnij, ktoś coś kupił? No, a pamiętasz, jaki przedmiot wystawiłem, taki drogi i za ile? Nocz? Nie. Wystawiłem! Tak? Za ile? $999, bo właśnie to kupił, mam $1100. No w teorii, jeżeli ktoś z graczy kupiłby w taki sposób, tak jak my, te klucze, no to w teorii może dropnąć takie lub nawet lepsze przedmioty i tak samo może je wystawić, więc w teorii moglibyśmy jednak spróbować wykorzystać te dolary, które teraz mamy, do zakupienia jednak do naszego celu odcinka, czyli do 20 serc po prostu. I czekaj! Widzę to. Ja spróbuję od góry, bo ja łuk mam, okej? Okay? Czekaj. Ja od boczku idę tu. Bez sedans. Wow!
Ale, ale to rozegrałem, dobra. Ale dobrze, to zagrałem. Zbierz moją strzałę. Mam twoją strzałę, mam również serce. Zrobiłem water skilla na craftingu i się na tą osobę rzuciłem, nie? Oddaję strzałę, oddaję serce. Będziesz mieć 15 serc. Pójdźmy na spawn i zobaczmy, ile możemy kupić za te dolary, bo może się okazać, że moglibyśmy dobić w taki sposób do 20 serc. No jednak jest to, wiesz, zgodne z challenge'em, bo wykorzystujemy itemy, no, które dropnęliśmy. Nawet po 150 dolarów możemy wykupywać te serca. Ja tu widzę 8 za 1000 serc, nie? Czekaj, mam 10 za 1100! Możemy skończyć challenge i wygrać! Ile 10. ty masz kasy? Ja mam 1100 prawie, 1080. 1080? Równo? Tak, tak. Przelewam ci, 20 dolarów ci przelewam i znajdź... Widzę, 10 za 1100. Od miksu, kupuj. Tak. Kupione, mam, nice! Dobra, tepaj się do mnie. Dobra, tepam. I po kolei powoli klikaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. John, nice. Tym właśnie sposobem, za pomocą tylko przedmiotów, które drapnęły nam z 10 skrzynek, w sensie łącznie z 20, ale mieliśmy po 10 skrzynek, udało nam się zdobyć po 20 serc, czyli spełnić cel dzisiejszej przygody, dzisiejszego filmu, chociaż totalnie to nie wierzę i totalnie w to wątpiłem, John. Ja również, ale fajnie, że się udało. Goodbye. Goodbye.